Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj symbolicznie, bo online, podsumowujemy sportowy rok 2020. Drodzy Państwo, po raz pierwszy nie na żywo, ale właśnie w ten sposób chcemy podziękować sportowcom, chcemy podziękować działaczom sportowym, chcemy podziękować wszystkim kibicom, mieszkańcom Dzierżoniowa, którzy są zaangażowani w tą piękną dziedzinę życia, jaką jest właśnie sport. Mamy się czym chwalić, bo dzierżoniowscy sportowcy osiągają znakomite sukcesy na arenach polskich, międzynarodowych, światowych. I po raz szósty już w tym roku obchodzimy właśnie, podsumowujemy rok 2020 w dziedzinie sportu. Był to rok bardzo trudny z tego względu, że praktycznie od marca jesteśmy w trakcie epidemii. Natomiast oczywiście sportowcy nie zawiedli, sportowcy osiągnęli znakomite wyniki i dzisiaj właśnie tymi symbolicznymi pucharami, tymi symbolicznymi nagrodami pieniężnymi chcemy wynagrodzić tych najlepszych. Oczywiście to jest wynagrodzenia najlepszych, ale tych sportowców również pozdrawiam i nagradzam mentalnie chociażby, którzy nie osiągnęli tych sukcesów, które promują ich do nagród za pierwsze, drugie, trzecie miejsca, ale każdy, kto uprawia sport, jest bohaterem i każdemu takiemu sportowcowi należy się szacunek. Dzisiaj na tej gali dziękujemy Wam wszystkim i życzymy sukcesów w roku 2021. To już szósta edycja Dzierżoniowskiej Gali Sportu, gali podczas której podsumowujemy wyniki i osiągnięcia sportowców, zawodników, trenerów, działaczy sportowych. Ten rok był rokiem trudnym, rokiem pandemicznym i wiele zawodów było odwołanych, jednakże nasi sportowcy osiągali bardzo dobre wyniki w 2020 roku. Gratuluję zatem wszystkim sportowcom tych osiągnięć. Gratuluję tym wszystkim, którzy tak często wiele godzin poświęcają właśnie dla swojej pasji. Oni promują też zarówno siebie, swoje kluby, ale przede wszystkim dzierżoniowski sport i Dzierżoniów. Jako przewodnicząca kapituły sportu chciałam podziękować również członkom kapituły. Było to 18 osób, które od wielu miesięcy pracują przede wszystkim online, bo taki też to był rok. I najpierw pracowaliśmy nad regulaminem, wypracowaliśmy zasady współpracy, analizowaliśmy osiągnięcia sportowe. Często były to bardzo burzliwe dyskusje. Ja czuję się zaszczycona, że byłam szefową, przewodniczącą kapituły sportu ludzi, którzy tak merytorycznie i tak profesjonalnie znają się na sporcie. Chciałabym teraz odczytać wyniki w poszczególnych kategoriach. Zacznę od kategorii Osobowość Sportowa 2020 roku. Tą osobowością został za 2020 rok pan Józef Kostek, piłka nożna. Kategoria Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego, Kamil Bednarek, boks. Kategoria Indywidualne Osiągnięcie Sportowe 2020 roku. To czwarty czas Pawła Juraszka na świecie na dystansie 50 metrów stylem dowolnym w pływaniu. Kategoria Zespołowe Osiągnięcie Sportowe 2020 roku to seria 17 zwycięstw z rzędu w czwartej lidze dolnośląskiej MZKS Lechii Dzierżoniów. Kategoria Sportowy Talent Dzierżoniowa 2020 rok dziewczęta to Wiktoria Szeliga, Zapasy. Kategoria Sportowy Talent Dzierżoniowa 2020 rok chłopcy to Mateusz Krukiewicz, piłka ręczna. Przechodzimy teraz do kategorii za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu to trzy nazwiska. Pan Renard Walentek, pan Wojciech Kaczmarkiewicz i pan Józef Świtalski. Kategoria Trener Sportowy Dzierżoniowa 2020 roku. Wyróżnienia otrzymują dwaj panowie, pan Andrzej Wojtal, pływanie oraz pan Paweł Sibik, piłka nożna. Natomiast sportowym trenerem Dzierżoniowa 2020 roku zostaje pan Norbert Warchoł, Zapasy. I przechodzimy do głównej kategorii, kategoria Sportowiec Dzierżoniowa 2020 roku. I zaczniemy od 10 miejsca. 10 miejsce zajęła pani Dorota Przędzak, kolarstwo szosowe. 9 miejsce zajęła pani Paulina Drabik, karate.
8 miejsce zajął Oskar Jędrasiak boks, 7 miejsce pani Milena Sawka zapasy i sumo, 6 miejsce zajął pan Kamil Bednarek boks, 5 miejsce Maksymilian Palej taekwondo i kickboxing, 4 miejsce zajęła Sylwia Martyka zapasy, 3 miejsce, wchodzimy już na podium, zajął pan Wojciech Kozłowski piłka ręczna, 2 miejsce zajęła Paulina Martyka zapasy i sportowcem dzierżeniowa 2020 roku, już po raz 6, został pan Paweł Juraszek pływanie. Wszystkim sportowcom bardzo serdecznie gratulujemy i te sukcesy są kolejny raz dowodem na to, że Dzierżoniów sportem stoi. Dziękuję.